Panie, słowo Twoje trwa na wieki, niewzruszone jak niebiosa. Psalm 119, werset 89. Chrystus stanowi wzniosły temat całego Pisma Świętego, w szczególności czterech Ewangelii, jednakże w każdej z nich Duch Święty przedstawia go w swoisty, nieco odmienny sposób. W Ewangelii według Mateusza przyglądamy mu się jako Mesjaszowi, synowi Abrahama, synowi Dawida, dziedzicowi obietnic podarowanych ojcom przed wiekami, jako prawowitemu następcy tronu króla Dawida oraz wypełnieniu się proroctw. W taki sposób został przedstawiony ludowi izraelskiemu zgodnie z pismami Starego Testamentu i świadomie został przez nich odrzucony. Ewangelia według Marka przedstawia go nam jako poddanego, doskonałego pracownika i sługę Bożego, kaznodzieję i nauczyciela, który niestrudzenie przez cały dzień wykonuje swoją służbę, a noc spędza na modlitwie, często nie znajdując czasu nawet na sen i posiłek. Marek ukazał nam, co i w jaki sposób czynił nasz Zbawiciel. Jego Ewangelia, Ewangelia Marka, jest zadziwiająco szczegółowym i uporządkowanym sprawozdaniem z wykonanej przez Pana Jezusa Chrystusa pracy. Łukasz w swej Ewangelii przedstawia nam Jezusa Chrystusa jako prawdziwego człowieka. Tutaj nie podkreślono jego charakteru jako Mesjasza, ani też jako Żyda czy sługi, lecz wyłącznie jako człowieka. Wszystko jest na wskroś ludzkie. Zupełnie tak jak wszystko, co żydowskie, uwypukla Ewangelia według Mateusza, a to, co związane ze służbą, Ewangelia według Marka. Ewangelia według Jana ma bardzo szczególny charakter. W niej to Duch Święty odsłania nam wspaniałość Syna Bożego, wiecznego Słowa, wiecznego życia, prawdziwego Boga. Pokazuje to, czym Pan Jezus był od wieczności i czym pozostaje na zawsze. On, będąc Bogiem, stał się prawdziwym człowiekiem. Jan przedstawia nam zatem tego, który istnieje od wieczności i który stał się na krótko mniejszym od aniołów. Hebrajczyków, 2 rozdział, 7 werset, o tym nam wspomina. Kluczowe jest jednak, abyś wiedział, że Pan Jezus umarł za twoje grzechy i jest to w każdej z tych Ewangelii i musisz uwierzyć w Pana Jezusa Chrystusa, jeśli chcesz być zbawiony. A musisz być zbawiony, aby nie pójść do jeziora ognia i siarki, do piekła, do ognia wiecznego zgotowanego dla diabła i jego aniołów. Dlatego uwierz w Pana Jezusa, abyś był zbawiony i abyś poszedł do nieba, na które nie zasłużyłeś, zamiast do piekła, na które zasłużyłeś.